Dzień dobry, słuchajcie, witam was bardzo serdecznie w dzień tygodnia, środę, tak, w środę. Ja właśnie się ubieram, jest godzina 8, słuchajcie, 40 albo 35, już nie wiem, dzieci wyszykowane do szkoły, poszli do szkoły, do szkół, a ja po prostu w czarnej dupie jestem znowu. Mianowicie, słuchajcie, okazało się, że taśmy, które zakupiłam dzisiaj dla kuriera, czyli do tych paczek, które miałam spakować, były to taśmy nie te brązowe, tylko po prostu dwie, takie trzy chyba nawet do kupy sklejone, po prostu przeźroczyste. Jak je otworzyłam, to oniemiałam. No, także okazuje się, że po prostu potrzebuję na gwałt taśmy i mam nadzieję, że w tym czasie, kiedy ja wyskoczę po tą taśmę, że po prostu kurier się nie zjawi. To tylko taka moja nadzieja. W przeciwnym razie po prostu niestety, ale kuriera nie będę mogła nadać. Także taki fajny poranek. A to jest, słuchajcie, wina tego właśnie, że wszystko robię tak w locie i tak naprawdę nie zajrzałam, co tam się kryje za tym, kurde, papierem i tymi foliami. W sensie mówię o opakowaniu tej taśmy właśnie. I po prostu przechwyciłam ją tylko i szybciutko, wiecie, do siatki i do domu. No i tak to położyłam i wczoraj biegając cały dzień tam przy mieszkaniu, no to niestety nawet nie miałam czasu, kurde, na to spojrzeć. Wzięłam się za to wieczorem, bo mówię sobie, a spokojnie, wieczorem będę miała czas przed położeniem się spać, żeby to, kurcze, czekajcie, widzicie, już muszę zdękować sobie ten krem, obcinając, bo niestety już mnie tu nie chce nic wychodzić, także muszę tutaj, naciąć opakowanie. No i co? No i krem na twarz, tak jak wam mówiłam, pielęgnacja codziennie. Mimo wszystko już jestem zabiegana, to naprawdę staram się tego kroku akurat naprawdę nie pomijać w żaden sposób. Muszę lecieć po taśmę. Dzisiaj mam straszny dzień, dlatego że słuchajcie, kurierów mam dzisiaj dwóch. Mam dwóch kurierów i jestem uziemiona, dlatego że nie wiem też, czy dobrze się dogadaliśmy, słuchajcie, z panem karpeciarzem. Nie mam żadnego pojęcia, jak oni odebrali to, co ja im powiedziałam, lub czy ja ich dobrze zrozumiałam odnośnie tych właśnie podłóg. Wczoraj zaczęliśmy rozmawiać i niestety, ale został skończony salon, jeżeli chodzi o te podkłady całe. Natomiast jeszcze nie jest zrobiony hol, a oni mają wjechać w piątek i mają kłaść mi winyle na hol. No ale nie położą mi przecież winyli, jeżeli nie będzie położony podkład. No i właśnie to jest teraz ten problem, że ja jak z nimi rozmawiałam, to zaznaczałam, że ja mam materiał, gdyż ja kupiłam ten podkład, czyli nie chciałam, żeby oni mi go liczyli od siebie ze sklepu. Natomiast robocizna jest ich, czyli żeby oni kładli mi ten podkład plus winyle. O to mam na myśli. I teraz nie wiem, czy oni to w taki sposób uwzględnili. No i właśnie też chcę iść tam to wyjaśnić, natomiast idąc tam to wyjaśniać, nie będzie mnie przez chwilkę po prostu w domu. No i się tak obawiam, czy to nie będzie właśnie ten czas, słuchajcie, kiedy ja na chwilę wybędę. Zazwyczaj to tak jest, że jak ktoś siedzi i czeka, to nie ma nic, a jak człowiek wyjdzie dosłownie na chwilę, to wtedy po prostu wszystko naraz uderza. No, to już jest tak z autopsji. Także taki poranek. Też dzisiaj, jak teraz wrócę z tą taśmą i obkleję te paczki, to jak wrócę, to powinnam wam udostępnić filmik, ale muszę do niego porobić po prostu te opisy, bla, bla, bla. Więc to. Dobra, jeszcze jakaś odżywka na moje hairsy. Okej. Mam nadzieję, że takie vlogi też wam się podobają. Takie trochę pomieszane tak naprawdę, bo uwierzcie mi, nie zawsze mam czas, naprawdę nie zawsze mam każdego dnia tam na mieszkaniu, nawet będąc, mam czas po prostu włączyć kamerę. Wczoraj na przykład jeszcze poszłam tam, słuchajcie, byłam z Oliwią i z Karolcią. Karolcia przyjechała mi po prostu popomagać. No i malowałyśmy jeszcze te skirtingi, czy jak to się tam zwie, czyli te takie listwy przy podłodze,
Czekajcie, jeszcze chcę użyć sobie balsam na usta. Tylko balsam. Na razie nic więcej. No i powiem wam, że naprawdę, o i takie zajebiste mam po prostu 3 dni wolne. Niby dni wolne od pracy, a tak naprawdę to są nerwy, stres i bieganina. Tak jak teraz. Teraz muszę popitalać, okleiłam tą taśmą, co na razie miałam, ale drugiej paczki nie okleję, bo jest ona za ogromna, jest ona za wielka do oklejenia i słuchajcie, tą tasiemką, co kurde mi sprzedali, a ja potrzebuję tą taśmę. Miałam jej jeszcze wczoraj kawałek, tą dokładnie potrzebuję i to z dwie pewnie rolki, a mi sprzedali po prostu tak zapakowaną, ale taką przeźroczystą, nawet nie wiem, gdzie się tu... O, zaraz wam pokażę. Tak ona, widzicie? Ja byłam przekonana, że to jest ta gruba, a to po prostu są takie trzy gówna. No, także ja spadam, muszę lecieć. No i może jeszcze dzisiaj też wam nagram coś tam z jakiegoś mini postępu, właśnie pokażę wam może jak wygląda ta zrobiona podłoga. Dzisiaj właśnie Łukasz tam nie bardzo ma czas, ale dzisiaj przychodzą dwa łóżka dzieciaczków, także gdzieś tam, gdzieś będzie trzeba je po prostu ulokować, słuchajcie. No dobra, także co, ja spadam i odzywam się do was niebawem. No i hejo, hejo robaczki, słuchajcie, odzywam się do was, nie wiem, jest po 10, przed 11 jakąś. Właśnie słuchajcie, ogarnęłam przesyłki, bo nie wiem czy się odzywałam, poleciałam właśnie po taśmy. Jestem zrobana jak paczka gwoździ, powiem wam szczerze, że normalnie aż mi się chce spać. Mam już lekko dosyć tej przeprowadzki ze względu na to, że po prostu co chwilę wychodzi jakiś shit. Co chwilę jest coś inaczej, co chwilę ktoś coś źle zrozumiał, co chwilę są jakieś po prostu problemy. To jest jakaś masakra, to chyba w tym kraju się nic nie może odbyć tak, jak sobie po prostu zamierzycie, zaplanujecie i się z kimś umówicie. To jest jakiś kosmos, nie? Umawiacie się z kimś na przykład na popołudnie, mówi wam, że będzie afternoon, nagle o 8:30 wam dzwoni, że na przykład jest. Kosmos, po prostu kosmos, słuchajcie, nie ogarniam już tego. Sorki. A na domiar tego, słuchajcie, okazało się, tak sobie czytam tą kartkę właśnie, ten mój dokument, dowód, zakupu tych winyli i tak dalej. No i słuchajcie, tam właśnie wyczytałam, że okazuje się, już oni zrozumieli, że mają położyć mi hol, ale będą mieli przygotowaną podłogę, czyli że jakby ja im zapewniam to, że wiecie, będzie położony ten underlay cały, czyli to się jakoś nazywa, zapomniałam znowu, jak oni to na to mówią, ciągle zapominam. Także te płyty, które nosiłam, które widzieliście na vlogu. Także źle zrozumieli, no i to wszystko super, zrobią to w piątek, oczywiście zrobią to w piątek, ale za dodatkowe 100. Powiem wam, że mi ręce już opadają. Ręce opadają, bo zrozumiałabym, gdyby powiedział, że doliczy mi po prostu za to, że musi położyć mój materiał, że doliczy 40-50 funtów. No to bym zrozumiała, ale stuwa, słuchajcie, 100 funtów za to, że po prostu parę docinek zrobi z tych płyt i je po prostu przywierci do podłogi. Po prostu kosmos, nie? Tym bardziej, że ogólnie 48 policzyli mi, słuchajcie, za... Ja i tak się z nim jeszcze dogadam, bo mi coś tu nie pasuje mi tu, że 5 dych wzięli ode mnie, słuchajcie, za położenie samych winyli. No to teraz niech zdejmą te 5 dych i niech powiedzą tą stówę na przykład, nie? Że to jest położenie na przykład podkładu, a nie 150 za położenie, kurde, to położenie kosztuje więcej niż, słuchajcie, sam materiał. Bo materiał chyba na hol wyszedł mi 200, bodajże chyba 15? Jakoś chyba tak i 50, słuchajcie, za położenie. No, a oni chcą 150 za położenie. Serio? No to położenie kosztuje prawie, że 3/4, kurde, no prawie całą wartość całego materiału plus położenie samych winyli. No dla mnie to jest po prostu jakaś pomyłka. No, w każdym razie to jest właśnie taki update. Już musiałam wstać wcześniej, słuchajcie, żeby lecieć właśnie na pocztę po taśmy, bo się też okazało, że sprzedali mi nie te taśmy. To znaczy ja po prostu w locie je przechwyciłam, no i wzięłam je takie, co trzeba. Już czuję normalnie suchość na ustach, także idę zaraz po wazelinę. No i co? No i powiem wam, że chyba normalnie rozmyślam o tym, żeby wziąć jakąś tu pożyczkę, nie? Z tysiaka. Serio. Bo inaczej po prostu no nie dam rady. No bo skąd mnie to nabrać? Tu 100, tu 100, tu 100. Rzucałem po prostu stówami. Wiecie o co chodzi? No nie tak, że tu gdzieś jest 40, 50, to jeszcze luz bluz, ale kurde, tu 100, tu 100, tu 100. No. Także masakra.
Także tak wygląda taki mini update'ik dzisiejszego dzionka, w którym jestem po prostu uziemiona strasznie. Dlatego, że muszę czekać na dwóch kurierów. Jeden wiem, że będzie między 2:40 a 3:40, natomiast jakby nie mam żadnej informacji na temat drugiego kuriera, który może być od 8 do 18. Także a między 12 a 1 mają przywieźć mi dwa łóżka tam do domu. Na szczęście Karolcia właśnie się zadeklarowała, że mogłaby mi pomóc i być tam na mieszkaniu, także tyle, super. No ale jestem taka uziemiona, wiecie, no nic nie mogę pójść, załatwić, zrobić, bo muszę po prostu siedzieć i czekać na kurierów, co jest mi kompletnie, ale to kompletnie nie na rękę. No ale jakoś wszystko musiałam pogodzić, także ważne, że zapakowane, że zafoliowane, że etykietka naklejona, także niech przyjeżdżają i zabierają to w pizdziet. No. Kolejny, kurde, problem z tymi kurierami też, jakby nie mogli się po prostu określić, tylko człowiek siedzi cały dzień od 8 do 18 i czeka, aż po prostu się zjawi taki jeden czy drugi. No ale tak już jest i tego nie zmienię, mogę sobie tylko co najwyżej pokomentować. No, więc tak to by wyglądało, jak mi się uda, to później Was zaprowadzę i pokażę Wam właśnie skończony podkład na podłodze. Muszę kupić filer i tam po prostu jeszcze poprawić takie coś, co mi Łukasz właśnie wczoraj pokazał. Także mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj zrobić. Mój ostatni dzisiaj dzień wolny, jutro już idę do pracy. Czwartek, piątek, sobota, niedziela pracuję, także nie za wiele wtedy zrobię. I to mnie wkurza, tym bardziej, że w niedzielę pracuję, a w niedzielę, w poniedziałek już powinniśmy się jakby przeprowadzić. Także albo będziemy spać tam z niedzieli na poniedziałek, albo z poniedziałku na wtorek. Ja wolałabym tak naprawdę chyba z niedzieli na poniedziałek, gdyż poniedziałek mam wolny i mogłabym sobie tam trochę dłużej pospać. Natomiast nie wiem, czy wszystko będzie dostosowane tam do użytku. Jutro jeszcze mam czekać właśnie tam na kogoś, kto ma przyjść i zdemontować mi tą pierdzielniętą półkę, słuchajcie, gdzie nie mogę wsadzić kuchenki po prostu swojej. No, więc jeszcze taka sytuacja. No mówię Wam, same po prostu, same problemy. Paznokcia nie zrobiłam, mówiłam Wam, że idę zrobić, ale okazało się, że... Przepraszam, okazało się, słuchajcie, że pani, która mnie tam zapisywała, to była mama tej dziewczyny, która robi rzęsy. Nie wiem, dlaczego mnie zapisała, oni robią kolor, oni robią hybrydy, ale nie przedłużają paznokci. Także będę chodzić po prostu z takim urąbanym paznokciem, chyba, ja nie wiem, do 15 chyba września, bo chyba na 15 mam wizytę u Patrycji. No koszmar jakiś, słuchajcie, po prostu koszmar. No, trochę mam dosyć tej przeprowadzki, naprawdę już bym chciała mieć to za sobą. Ale muszę Wam powiedzieć, że to są tak masakryczne koszta, że to się w pale nie mieści. Naprawdę. Ktoś teraz mi pewnie mądry powie, wiecie, tak uszczypliwie, że to trzeba było odkładać. Nie da się tak odkładać. Tu się żyje, słuchajcie, z dnia na dzień. Ja nie mam takich wypłat, po których mogłabym nie wiadomo jakie kokosy odkładać, dlatego że za każdym razem jest coś po prostu bieżącego. Także generalnie moja wypłata to jest w taki sposób, wiecie, spożytkowana, że to starcza mi po prostu na fajne przeżycie, a nie na odkładanie nie wiadomo czego. Gdybym robiła cały etat, albo gdybyśmy we dwoje, jakbym kogoś miała, na przykład pracowali, no to wtedy można rozmawiać o odkładaniu. Odkładamy coś na przykład, nie wiem, z mojej czy jego wypłaty i reszta idzie na życie. A tutaj niestety jest tylko jedna wypłata, także naprawdę wierzcie mi, że odkładać to nie masz czego, zwłaszcza z pół etatu. A na całe nie mam jakiejś, bo nie mam i tak nikogo do dzieci, pracując nawet w taki sposób muszę, kurczę, prosić o pomoc. Także jak sami widzicie, no to jednak życie w UK to nie jest taka bajka. To nie jest bajka. Dobra, słuchajcie, suche mam usta, strasznie aż mnie ściskają. Także ja idę się smyrnąć. I co? I chyba włączę sobie budzik i położę się na pół godziny, bo po prostu powiem Wam, że mi głowa mi pulsuje od tego wszystkiego, od natłoku tego wszystkiego, ale za to dodałam Wam dzisiaj vloga, także mam nadzieję, że Wam się spodoba, a później może przyjdę z półgodzinnym live'em, na którym pokażę Wam w końcu try on z Shein, z rzeczami, co prawda jeszcze letnimi, ale są, wyglądają fajnie, ja trochę przytyłam, więc trochę też to będzie na mnie inaczej wyglądało, ale zobaczymy. Także co? Ja odzywam się do Was niebawem. Pa! No i dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Witam Was w dzień tygodnia czwartek. Mamy dziś 29 chyba sierpnia.
Ja dzisiaj, słuchajcie, lecę właśnie, już jest godzina 10:26, ja lecę, słuchajcie, na tamto mieszkanie, bo ma przyjść między 11:30 a 12:30 ktoś do kuchenki. Lecę, wezmę sobie tylko jeszcze jakąś bułkę w rękę i co? I chyba może kawę na wynos, jeszcze nie wiem, zobaczę. Także lecę i... aha, i filet miałam kupić, to chyba do Homburgensa zejdziemy. No i lecę, dlatego że tak jak mówię, dzisiaj ktoś ma być do kuchenki. I dzisiaj... nie dzisiaj tylko kuchenka. Czyli dzisiaj tylko ktoś do kuchenki. Czyli zdejmie mi tą płytę i być może będzie można już podłączać, słuchajcie, kuchenkę. Także taki dzisiaj będzie postęp, a jutro dopiero do podłóg. Tak, jutro do podłóg. Także jutro będą zrobione i robione podłogi. Ale za to pokażę Wam właśnie jeszcze raz bliska tą płytę, bo po prostu jestem w szoku, jak ktoś mógł coś takiego w ogóle zamontować w takim miejscu, gdzie powinna być kuchenka. No, także pokażę Wam, jakie rzeczy się dzieją czasami, jacy fachowcy czasami wykonują tutaj pracę. Tutaj mam totalny burdel po prostu w domu, dlatego że... czekajcie, patrzę, czy mam klucz. Dlatego, słuchajcie, że mam klucz, czyli wszystko mam. Klucz, karty, dobra, chyba wszystko i siatka. Dlatego mam taki rozgardiasz, gdyż... czekajcie... gdyż już powoli rzeczy przyszykowuję po prostu właśnie na wyprowadzkę. Muszę się rozłączyć, bo muszę zabrać śmieci ze sobą. Także słyszymy się niebawem. No i hejo, hejo, odzywam się do Was ponownie. Tylko czekajcie, sprawdzę, czy dobrze włożyłam telefon w obudowę. Właśnie byłam, słuchajcie, po kawę w Greksie. No i chciałam, tak pomyślałam, że nagram Wam właśnie lokacyjnie, jak ja mieszkam, to znaczy jak będę mieszkać. Za mną macie Tesco, nie wiem czy je widać, bo słońce mnie bardzo razi. Koło mnie macie Next, macie Costę, dalej macie Marks & Spencer, Clarks. Za sekundę jedną dojdziemy do Bootsa. Za Bootsem jest New Look i tak naprawdę za New Lookiem w prawo pod góreczkę i drugi budyneczek to już jest właśnie nasz. Także tak będzie to wyglądało. Czekajcie, wiatr mi tu wieje. No, ja właśnie byłam po kawcie. Nie w Greksie, co ja wam mówię, w Greksie była kolejka. Nie wiem, gdzie ją w końcu wzięłam. Zapomniałam, jak się nazywa ta jakaś nowa śniadalnia. Ja tu mówię śniadalnia, dlatego że jakieś tam ciasteczka mają, jakieś tam, wiecie, no, takie jakieś pieczywka. Ale do mnie nie przemawiające, bo te, powiem wam, te szkockie pieczywo i te szkockie ciastka to oka z tyłka rozrusz po prostu. To nie idzie jeść. No i teoretycznie mogłabym pójść teraz tu do góry i wyszłabym już koło swojego bloku. I to też byłaby dobra opcja, natomiast ja idę sobie troszeczkę dalej i skręcimy na samym końcu. Co chciałam wam rzec? To chciałam wam rzec to, że wczoraj po prostu miałam taki dzień, że wy sobie nawet nie wyobrażacie, że po prostu wolałabym, żeby go w ogóle nie było. Jakaś tragedia. Dopadł mnie jakiś chyba, ja nie wiem, chyba jakiś dołek, słuchajcie, złapałam chyba jakiegoś doła. Serio. A zdołowała mnie sytuacja z podłogami. Nie wiem, czy wam w końcu powiedziałam, ale chyba nie. Okazało się, że czytam ten kwit, słuchajcie, od panów skarpeciarni. Ja tak mówię skarpeciarni, wiecie co chodzi. Tam, gdzie byłam po podłogi. No i się, słuchajcie, okazuje, że jednak oni wpisali mi na tym kwicie, że oni będą tylko kłaść winyl, ponieważ customer ma przygotowaną powierzchnię, czyli że ja jakby zadbam o cały ten underlay, czyli o tą płytę wyrównującą podłogi i że oni tylko przyjadą i na to położą winyl. I za to chcieli 5 dych. No, no i ja oczywiście się na to zgodziłam, z tym, że ja nie sądziłam, że to jest tylko położenie winyla. Ja myślałam, że oni położą mi winyl, ale razem z bazą. No i się okazało, że nie ma sprawy. On sobie to dopisał. Wczoraj zadzwoniłam, właśnie telefonicznie dzwoniłam. Telefonicznie dzwoniłam. Brawo ja. Telefonicznie z nimi to załatwiłam. Po czym pan mówi, że nie ma problemu, już to zapisuję. Czyli, że od razu w piątek chciałabym, żeby położyli mi też to wyrównujące coś, te płyty. I ja mówię do nich, że ale ja je mam, czyli że to będą moje płyty, w sensie, że oni nie muszą jakby brać swoich ze sklepu. Czyli żeby mi nie doliczali absolutnie żadnych płyt, tylko po prostu przyjechali i położyli moje. No czyli wiadomo, że je docinali i tak dalej. No ale tylko na hol.
No i oczywiście my to zrobimy, bla bla bla, stówka. No i tym właśnie optymistycznym akcentem ja chyba będę się wdrapywać zaraz tu pod górkę i powiem wam, że mnie rozwalili totalnie, bo tu stówka, tu stówka, tu stówka, tu dwie stówki i ja nie wiem skąd to nabrać. I to już nie chodzi o to, że wiecie, mogłabym sobie porobić jakieś fule w robocie, no ale nie wszystko kosztem wszystkiego, nie wszystko kosztem zdrowia i też dzieci. No, także miałam wczoraj taki dzień totalnie do dupy, uwierzcie mi. Po prostu mi się nic nie chciało, nic. Już nie mówiąc o tym, że nie miałam w ogóle siły na nic. No i jesteśmy już przed domem. O, i już jesteśmy przed domem, także tak to wygląda. Bardzo fajne mam widoki tam za mną. No, przede mną może trochę mniej już. Okej. Okay. Tu też widzę, że będę musiała chyba sama zamieść, bo nikomu tu nie przeszkadza, że na chodniczku, słuchajcie, jest tak średnio czysto. O, tu za mną. Jakieś śmieci, kurczę, porozsypywane. O, Matko Bosko. Się zmęczyłam pod tą górkę. No. I będziemy wchodzić do hacjendy. Uwaga. Hej. No, ja już jestem przed domem. I wchodzimy.